Witam państwa bez oszukaństwa, ja jestem Watch Newt 566. Dzisiaj ze mną są od lewej. No Wisia jest. No Wisia. No i no ją przykał. To jest z nami Wisiaczek. Moje mysiu pysiu z dużymi cyckami. I jestem ja, Marysia, która tańczy na samym środeczku, bo jestem taką loli bez cycków. Normalnie ja Wojtuch i teraz tu gram taką podróbą Hatsune Miku Ratsune Riku. W fioletowej sukni. A gdzieś tam na nas spogląda Korek. I taki zrobiliśmy dla niego harem. Oła. No. Dobra, teraz to co? Moment, czekaj. Witam wszystkich w odcinku minigierek kolejnym. I gramy sobie w Soul Worker. Chodź. Chodź Marycha, bierz mnie. O! Dobre? Dobre czy Misia ma lepsze mleko? Teraz mogę robić nerdoni, już mi się załadowało, teraz mogę robić supermoce. Tak. No. I możecie Soul Worker kojarzyć tę grę lub nie? Bo to ogólnie w Polsce zadebiutowała w tam około marzec 2018, no i tak się fajnie rozrosła, że teraz mamy 6 postaci. My akurat z Misią gramy postacią Lili. Marycha gra taką słodziaśną Loli zwaną Stellą i ma broń jako gitarkę, a my mamy kosy. Koza śnieżna. Wiesz Marycha, jak się wyciąga broń, nie? Nie. X. Taka gitarka. O, i jakaś kolejna Lili się do nas dołączyła. Ja mam taką fajną broń, mam lepszą, lodową, ale tam mam mocny, mniejszy atak i jest koloru czerwonego i będzie mi pancować pod koszulę. Jezus. Dobra. Właśnie, ciuchy. Gdzie ten mi się... No to nie będzie korega, będzie tutaj tylko harem. Znaczy, no, ja tylko się przebrałem za Lili i no. Hej, w sumie dwie dziewczyny to i tak harem. Ej, gdzie jest ten misioł, co sprzedaje te fajne? On jest tu. Dobra, widzę. Ała! Dobra, leci pokazać widzom rozgrywkę, Marycha. No czekaj, bo ja chcę jakieś dobre potęgi do mojej koszuli. I tak masz super ciuszki. Bielizna. Ty się zainteresowałam. Właśnie, tutaj ogólnie możecie też customizować jako taką postać pod kątem wyglądu, możecie nakładać brosze, możecie kupować bieliznę, dzięki czemu na przykład tutaj widać pod spódniczką, dodatkowo jak tutaj macie w Soul Worker akurat takie coś jak mieszkanie, jak macie w mieszkaniu wannę, to wtedy możecie zobaczyć na swojej postaci bieliznę, jest fajnie. Pytanko, nie? No. Masz te misiowe dolary? Misiowych dolarów nie da się wymieniać między graczami. O, proszę bardzo, wchodzę tutaj sobie do wanny i proszę bardzo, można tu widzieć w całej okazałości wszystko. Ale jak te dolarki te takie fajne, bo mi brakuje monetki na bieliznę. Krutinowe. Zaraz nazbieramy, zaraz będziemy grać. Dobra. Ale brakuje mi bardzo. Chcesz zbierać te dolarki, to polecam misję dzienną robić. No i ogólnie można sobie customizować pokój i tak dalej, są zawsze jakieś eventy, dlatego mam tutaj te trzy figurki postaci, no. Jest ogólnie super, mega zajebiście. Jakieś bransoletki? Schematy mi się podobają. O, wow, kusi mnie. O, te są ładne, ale... A, no i to jest jeden z pierwszych materiałów, co robię na nowym kompie, dlatego płynność powinna być stała. Jeszcze nie robię w 60 klatkach materiału, dlatego że no... Mój net się! Dziękuję.
No, byśmy zrobili z tego live'a, ale... Znaczy nie, live'a by się dało zrobić, tylko po prostu... Mam procesor na tyle dobry, że mogę sobie nagrywać w 60 klatkach, ale potem to zajmuje więcej na dysku i potem to trzeba montować i potem to trzeba wrzucać na YouTube'a i w ogóle to w chuj czasu zajmuje wszystko. No. Ej, mam butę. I tak to w skrócie jest. Będą mi pasować. Będą mi pasować. Tylko nie wiem, kiedy ten odcinek wrzucę, bo jeszcze prawdopodobnie ten odcinek wyjdzie po Minecraft z Wojtkiem 14. A potem a jeszcze się pojawi jakiś film, może Assassin's Creed 2 nagram, także no, będzie wciul zapasu materiału i nie wiadomo kiedy powrzucam. Także no. To też nie ma spódniczek. Wow, ale dobra. Kiedyś to zrobię. Lecim. Szalone, tak? No. Hazak. Bo jesteśmy szaleńcami. Hazak. A ja mam wynik. Co, kurde, pożywają moc z piersi kobiety. A no tak, a potem się nie od tego orgazmu u Marysi się robi wilczek. Dobra, tu możemy wejść, bo Wisia patrzy prawdopodobnie... I rozgrywka tutaj jest taki MMO RPG, tylko że na instancję. Jak tutaj zaraz się nam naładuje mapa... To nie ale trzeba... Ale może ktoś nie zna tej gry i trzeba wytłumaczyć, nie, jakie to są tu zajebistości. No ale patrzcie jak te animacje są piękne tych ataków. No dobra, nie podniecaj się tak, bo ci sperma. No ale weź sobie porównaj takiego Metina 2 i Soul Worker. No patrz jak to fajnie wygląda, jak to zajebiście wygląda, no kurwa. Tak. No fam, nie ma papa mówić, że będzie postępowy. No, bo my tu, ja tu tylko kupiłam, Wisia pewnie też coś tam znajdzie. No, nie ma family friendly content, jest... Nie ma family, nie jesteśmy luferkiem. Tak. Nie ma cenzury, kurde. Nie ma, i tak za mało zarabiam. Wal się YouTube, i tak nie będę zarabiać na YouTubie. Się bezpośrednio na YouTubie. To tam jak ktoś chce, to może donate'a wpłacić, nie? XD. Link w opisie. Tak. Mam nadzieję, że wyciszysz na nagraniu tą osobę, która... Nie. Gaduję. Kiedyś przestawię to mikro. Też chujowa, Marycha jeszcze się napi. Dobra. Nie no, już dobrze trafiłaś tam. Jeszcze, możesz jeszcze od Wisi posmakować. A dwa. No, akurat Marycha ma fajne cyce. W realu też ma fajne cyce. Dolałam się do nich po nocy. O nie, Robal. No niestety, bo mi się nie miała tego challenge'a zrobionego. Dobra, Nardoni poszedł. Robal chce nam ukraść mleko z piersi. Standard. Nie, po tym mleczku to od razu się lepiej pije. Spreczka, jedziemy. Chodźmy. Dobra, lecimy jak wieczka. Masz pomocnika jeszcze. Lecimy. What? Gdzie on jest? Tu jest! Ale hajsu. Spamiam ludzie, spamiam. Co, no co, nie dostajesz mleka. Nie
Kurwa, no nie. Ja, fuck my life. Kureczkę na odległość pobierzemy. Muszę się nauczyć tego ataku używać, bo go nie umiem. Ratatata. Ej, puste eski, dobrze ja. Ale serio, taka gitarka by mi tak ładnie do tej koszuli czerwonej pasować. To co, lecimy dalej, nie? Haza. A, jakby ktoś chciał pograć, to gierka za darmo. Na Steamie. Goldwater. I tam gdzieś w internetach od Gameforge'a też. 15 minut przy dobrym internecie. Albo nie wiadomo ile przy gównianym internecie. Uuu, mam nowe złote buciki. Oddać questa. Mam złote buciki i to o wiele lepsze niż to, co mam na sobie. Nawet bez... Dobra, dokładamy. Za. Dobra, to te co nie mogę sprzedać. A czy ja mogę ściągnąć jakiekolwiek te? Ulepszenia? W sensie jak znaczy jak ulepszasz, no to ulepszasz. Tyle. I wzmocnień nie mogę, no dobra, no. Strata mojego czasu, okej. Okay. Nie będzie. Sobie jeszcze ulepszę moją przyszłą kosę. Dobra, ja kiedyś wymienię. No jak to failed? Kurde. Ciule. A potem mam mało hajsu. A po ile failach ona się zniszczy? Znaczy zależy, bo do czwórki, do max 4 to się nie niszczy. Aha. A jak jest ponad 4 ulepszasz, to to ryzyko zjebania się zwiększa. A, tak. No. No po prostu, kurwa, no nie! Kurwa, fuck my life, bo znowu ten net zjebany. Boże, czy ty to widzisz? Nie mogę. Fuck my life, bo musiałam sprzedać złote buciki za bardzo mało hajsu. W sumie spróbuję odwisi. No, nie, ale... W ogóle wisia się nie odzywa. Bo na nagraniu jak bardziej chciałbym... Marycha jeszcze u ciebie posmakuje, okej? Okay? No, chyba za nisko usiadłem. Czy jest nowelą? Tak. Raz tak mleczną, a raz... słoną. To co, lecimy dalej? No. Czyli się ma dwójkę zrobioną. Uwaga, pytanie. Do 100 punktów nie. No to lecimy standardowy dwójka. Ktoś do mnie pisać. No. Okej. Mówię ci. Leci na Szczecin, ale patrz ile spermy wokół, nie? Jeszcze takie kokoniaste spermy. Spermy z kokonów. A. To już nie pominęłam. Maćki, nie szukasz? Może powiedzieć, ja niczego nie pominęłam. Za. O! Zajebaliśmy kosą emo nastolatków. Tu jeszcze kolejni. Jo, to jest piąty. Nie żałuję. Emo nastolatki, normalnie. Witaj moja...
tym bardzo normalnie. A nie, stary, bo to już nie ma gimnazjum w Polsce, mój mocha. I nadal się nie ma tego studentka, studentka. O kurczę. O ładnie. O, skrzyneczka. Może jakieś tytuły dostałem, oby były dobre. Ja. A ten. Komentarz się skończył w ogóle mi. O czym byśmy mogli tu pogadać? Może pogadajmy o tym, że jak bardzo źle wpływa to, że nie ma gimnazjum na nastolatków, tak? Zacznijmy od tego, że szósto... Nie, teraz ósmoklasiści będą wygnębić te wszystkie wszystkich pierwszoklasistów, co mi się szczerze nie podoba. To jest zło, to jest wielkie zło. Więc jak będziecie... porozmawiamy poważnie, że jak będą was gnębić tym bardziej ósmoklasiści, to im po prostu wpierdolcie i nie zastanawiajcie się nad tym. Takich przypadków trzeba gnębić. Debili zwłaszcza. Selekcja naturalna. A jak nie chcecie mieć kogoś w szkole, to idźcie do nauczycielki. Albo nie do nauczycielki. Do widzę dyrektora, albo widzę dyrektorki, oni zawsze was zrozumieją. Może nie zawsze, bo też są przytasiarzami, ale no już... Do kogoś trzeba iść o pomoc. Do pedagogistki szkolnej. Do pedagoga. To polecam. A tym bardziej się... A najlepiej trzeba po prostu mieć wyjebane jajca i iść dalej, bo ten świat jest coraz bardziej chujowy niestety. No ale jak mają kasę, to nie, to tak to tylko nie można. Znaczy no chodzi o to, że właśnie w taki sposób, żeby to właśnie nie zajumali kasę, ale tam na przykład jak wyzywają cię, no to tam wyjebane jajca, nie? Bo no to tak, tylko ludzie. No tak, wyzywają to po prostu takie, pomyślcie sobie tak. To debile, jestem mądrzejsza i pójdę sobie dalej. Selekcja naturalna. Tak, selekcja naturalna, oni będą, jak wy będziecie później w ósmej klasie, to oni tam nadal będą. I tyle. Ale jak stanie się coś tego typu, nie wiem, zabiorą wam kasę, lećcie do pedagoga, lećcie do nauczycielek. Od razu nie zastanawiajcie się nad tym, bo a kolega powie, że ten, a bo kolega powie tamto, że jestem ciotą albo coś. Nie. Kasa ważna rzecz. Idźcie, rozpowiedzcie. I jak chcecie fajne, spokojne miejsce, to idźcie do pedagogistki szkolnej i siedźcie tam pół dnia. Ja tak robiłam. I powiem wam, fajne mają tam gry psychologiczne. No, takie fajne układanki czasami dawała baba. Oglądajcie anime. I się nudziło. Tak. Właśnie, oglądajcie anime na lekcjach. Jesteście młodzi. Póki jesteście młodzi, korzystajcie z tego. Nie traćcie czasu na zjebane kreskówki. Nie traćcie czasu na kreskówki, które stają się jednocześnie bardziej family friendly i jednocześnie bardziej głupkowate. Tak. Typu Kordisz i Fistach. No, skupcie się na anime, które pokazuje tyle samo opcji, co każda kreskówka kiedyś miała. I ten. I będzie zajebiście. I tak jak mówiłam, nie przejmujcie się nauką, bo nauka przyjdzie dopiero w piątej klasie, tak no. W piątej klasie to już będziecie musieli się uczyć. Póki jesteście w pierwszej, walcie. Boże, na małym dzieci dużo. Jak się z tym czujesz, Wojtuku? A tak naprawdę to w sumie uczcie się na tyle, byście przeszli i uczcie się tego, co was faktycznie interesuje. Nie, ja bym powiedziała po prostu, nie uczcie się, jak was to nie interesuje. Bo to byle do przodu. Nie, powiem tak, to co lubicie się uczyć, to przyjdzie wam naturalnie. To czego nie chcecie się nauczyć, albo nie lubicie tego przedmiotu, to wam w ogóle to nie pójdzie, więc nawet nie próbujcie, nie?
poważne rozmowy podczas grania w grę dla 5-latków. Nie no, wiesz, tu możesz kupować bieliznę i możesz trochę w wannie się rozebrać i się kąpać. I większość postaci to kobiety. Które napierniczają jakieś kurde potwory dziwne z mackami. Wojtuch. W czasach Wojtu, 5-latek, kiedy on przeszedł grę z dami bez cheatów. Najpierw by pocheatował, bo pomyślał, że to fajne, a potem by się mu na gra znudziła. I już bym miał setny level, nie? Boże, na normal, na ten, na standardowy level to jest banał. Ale niestety trzeba dopomóc Misi, bo nie robiła questów. A jej się po nocy jak zwykle nudziło. Dobra, to co, lecimy dalej. Znowu emo nastolatki. O, emo nastolatki to są te osoby, co uczyły się od samego początku, a potem ich to zżarło od środka. A potem mają niepotrzebną depresję. No. No i witamy bossa. No to... Sterma. Ej, w sumie to jest... Jak... To jest taka Arachnes, tylko że bez makijażu. To jest taki luferek, który nie porwał mojej dziewczynki. Ej, czemu leżę? O Boże. Dobrze. Dobra. To Marta jest szczęśliwa. Trzeba pożyć ekwipunek. No, o jakie tematy można jeszcze porozmawiać na takim zwykłym let's playu? O, pisają do mnie. Kasy nadal nie dostałam. Co za kłamstwo. Akta 2 i głupich ludziach. Akta 2 się już przeżarły. Ja rozumiem, że dużo osób chce wiedzieć, o co chodzi w Akta 2, ale Akta 2 po prostu się przeżył. Tylko wiesz, właśnie o to jest chodzi, że potem... Czekajcie, podobna do mnie Loli z żółtymi włosami. O! Biegnę! O! Cześć, Loli, fajna masz dziuchę. Przywitajmy się. Dobra. Pieseł! Przebiegłam pieska. O, jaka szkoda. To kotel. O. No. Gdzie masz nie, pisa? Huskiego przeleciałam. Nie powiem, przydałyby mi się te. Do odnawienia życia, ale och, well. Wybrać możesz kupić. Tutaj. Nie mam tyle kasy. Jeszcze nie masz kasy mojej... na życie? Nie mam. Bo mi jeszcze wypłaty nie dali. Anyway. Pewnie dopiero w poniedziałek będzie. Popatrzę się. Okej, zagadka dla widzów. Jak zgadniecie co ja nucę, to jesteście geniuszami, nie?
자산 관리가 필요하신가요? 쯔쯔기 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 마 molestujecie. molestujecie. 모르겠어. 올라가죠. teraz teraz będzie od tyłu, a teraz od przodu, a teraz znowu od tyłu, a teraz znowu od przodu. Jeszcze na ukos. O właśnie, o, od boku. Jestem z bokiem, dziękuję. Tak. Misiel już takie, co my tu kurwa odpierdalacie. Dobra. A jeśli ja siedzę. Mam jakąś broń. Za Iris. Uj, droga. Dobrze, będzie sprzedawanie. Dobra, jeszcze jeden sektor jakiś i będziemy kończyć. Dobra, to ostatnia mapa. Poka, tam. To, o czym byśmy mogli pogadać? Cześć, myśmy trzecią przed chwilą robili, nie? Tak, to idziemy na czwartą. O. O czym byśmy mogli tutaj teraz pogadać? Nie wiem. O polityce? Nie, bo to można popatrzeć co w telewizji. W skrócie, polityka to stare dziady, które pierdolą 3x3. Większość. Które tylko chcą waszą mamonę, pamiętajcie to. Tak. Oni nic. Między innymi Morawiecki ostatnio w Polsce znowu napierdala te podatki. Bo brakuje mu hajsu na robienie fajnych imprez, nie? A ten. I 500+. Brak hajsu na 500+. A, no i przyjmowanie pierdyliardowej ilości imigrantów jak leci. Dlatego... A potem kurde taki przychodzi od Janie Pawła cokolwiek i takie: ej, co ty tu? To jest imigrant! Mamy go szanować! Ale ej, on nie przestrzega kurde tam za... A wyjebane jajca, to jest imigrant! On jest dyskryminowany, czy ty to rozumiesz, człowiek? Ty to kurwa. A potem się dziwią, że ci... Anglia wyszła Brexit i tak dalej. Tak, dokładnie. I że w Francji są ciągłe zamieszki. Nie, ale problem jest w tym, że też... Wiesz, imigranci powinni być wdzięczni, że w ogóle mają tutaj miejsce dla siebie, tak? No. A nie jeszcze bardziej nam utrudniać życia. Plus, że jako tako, wiesz... Brytania ma wystarczająco kasy, żeby sobie taki Brexit zrobić. A Polska, przecież większość to Unia Europejska, nie? Dokładnie. W sumie mam teraz taką teorię. W 2019 Imperium Brytyjskie przejmie 2/3 świata jak w Code Geass, aż mnie wyjebało z gry. Dobra, koniec. I to był komentarz polityczny. Dziękujemy. Ci, co byli zainteresowani i nie poszli już sobie z tego filmiku, bardzo dobrze. Widocznie interesujecie się tym, że nasz kraj jest do dupy, a raczej wasz kraj jest do dupy. Świat jest do dupy ogólnie. No tak. Aż mi je wyszukuje serwerów, muszę jeszcze raz uruchomić grę. Oj. Problem Wojtucha z internetem. Dobrze, że się tak nie wkurzy. Właśnie, kurde! Proszę mi tu finansować na dobrego neta, a nie kurwa na dziwaków, którzy się wysadzą. LTD normalnie, tak. Nie? Na kablach koncentrycznych. Właśnie, jeszcze możemy pogadać o... Znaczy, bo ostatnio widziałem film, gdzie EA już zmierza w ten streaming gier. No, wszystko fajnie, spoko, że w ogóle, ale właśnie o to chodzi, że świat musi być stabilny internet, a jak mamy internet taki jak u mnie, no to, nie wiem, na przykład chcę sobie odpalić grę tam w jakości w ogóle 4K, ultra, wszystko i tak dalej, no dobra, spoko, ale to kurwa ile to musi być pobierania tego wszystkiego w czasie rzeczywistym i żeby to jeszcze nie było opóźnień, to jest też ważne. Nie, po pierwsze teraz wszystko...
cały świat teraz na internecie lata. No przecież ja polską telewizję mam na internecie, ja gadam z ludźmi na internecie, ja się w ogóle kontaktuję z rodziną na internecie. Tylko żeby to, tylko żeby jakiś... internet miał dobrą prędkość. To żeby ulepszyli ten wszędzie. Internet i żeby miał chociaż troszeczkę, po prostu był lepszy, sprawniejszy, szybszy, to nie walić, to robimy drogę. I skam. Albo nie przyjmijmy imigrantów, bo oni są tacy biedni. Urodzili się w tym kraju i żyją w tym kraju. A jak im się nie mogę wejść, gdy walczycie z bossem, niestety. Ups. Ewentualnie będzie przebitka, jak Arachnes wygląda. To taka wielka pajęczoca, co iba dzieci, dupa. Dlatego musiała porwać Cezarinę. Tak. Właśnie ten deseń. Tak. To jest taka brzydsza wersja luferka, ale charakter ten sam. Tak. Ja jeszcze posprzedaję itemy i pożegnamy się epickim dancingiem. Ważne, by właśnie nie odpierdalali czegoś takiego typu Akta 2. A jak coś, to mają wpierdol. Tak, i dziękuję, teraz do widzenia. Na Facebooku wszyscy piszemy stop Akta 2. Jak ktoś mieszka w Belgii, to jak to wejdzie, to proszę zebrać, czy tam jakiś Belgijczyków, w sumie już nawet były protesty jedne, ale to ogólnie w kwestii imigrantów, że dobra, koniec tej Unii i jak się nie ogarniecie, to będzie bunt, kurde, światowy na wszystko i tak dalej, a jak tak, no to niech wam będzie, damy wam te hajsy i tylko zróbcie z nimi wreszcie porządek. No, aż Wisia tutaj doszedła. O, tutaj wokół Leony zatańczymy na koniec. Pokażę ci moje majtki, które nie są no. To czekaj, muszę się usiąść. Ja mam nadal białe, niestety. Moje majty. Masz różowe. Możesz mi wylizać. Lizaj. Dobra, to o, wilczek się przyłączył. Pogadamy. Nie, będziemy kończyć odcinek teraz. Tak. To robimy dzikie dancingi. Brania, tutaj wokół brania. Leony. To ja zostanę przed nią. Sorry, Leona, jestem ważniejsza od ciebie. Nie no, Leona ma większe cycki. Dobra, więc dziękujemy za oglądanie. Była ze mną Marycha. A ja. I jeśli Wisia. Jeśli porozmawiać o polityce, zapraszam na TESa. I byłem ja, Watchdog. No i komentujcie, subskrybujcie, jeżeli wam się spodobało, zostawcie kciuka w górę, no i nara. Nara. Peace, Chetrus.